Serdecznie Państwa witam na 33. części z serii Bóg zachowa swoich. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, którą klasą jako chrześcijanin powinieneś podróżować. Bóg zachowa swoich, część 33. I to jest bardzo ważne pytanie. Co prawda teraz nie mamy za dużo ruchu lotniczego, ani za dużo ruchu kolejowego, jeżeli ktoś nie dojeżdża codziennie do pracy. Ale jednak pytanie, mam nadzieję, że dalej jest zrozumiałe dla wielu osób, nawet tych, które przez lata już jeżdżą tylko i wyłącznie samochodami i już zapomniały, jak to jest jeździć pociągiem. Mało tego, odniosę się tutaj do trzech klas, dlatego że co prawda teraz mamy tylko pierwszą i drugą klasę. Kiedyś była również trzecia klasa, taka najgorsza. I tutaj też mamy trzy klasy podróżowania. Oczywiście chodzi o podróżowanie przez życie. I to jest dosyć ważne pytanie. Którą klasą podróżujesz? I to jest ważne, żebyś zrozumiał, że znajdujesz się w podróży. Z doczesności do wieczności. A kto wie, jak bardzo jesteś w tej chwili bliski osiągnięcia tego wiecznego celu podróży. Zatem to jest bardzo ważne pytanie i z całą serdecznością chciałbym je Tobie zadać. Którą klasą podróżujesz? I tak jak wspomniałem, na potrzeby dzisiejszego rozważania przyjmiemy, że są trzy klasy. Trzy klasy. I każda z tych klas oczywiście ma inny poziom komfortu. I to jest ważne, w której klasie podróżujesz przez życie. I tutaj jest bardzo ważne, żebyś pamiętał, że to, którą klasę zajmujesz, jest ważne nie tyle tylko jeśli chodzi o Twój komfort osobisty, ale również ze względu na tego, który na Ciebie patrzy, ze względu na Pana Jezusa Chrystusa, ze względu na tego, który jest sędzią całej ziemi. Bo przed Nim kiedyś będziesz musiał zdać sprawę. Każdy z nas będzie musiał przed Bogiem zdać sprawę. I jeżeli już mówimy o tych klasach, to pierwsza klasa to ci, którzy są zbawieni i wiedzą o tym. Czy jesteś zbawiony i wiesz o tym? Więc to jest pierwsza klasa. Klasa druga to ci, którzy nie są pewni zbawienia, ale go pragną. I trzecia klasa to ci, którzy nie tylko nie posiadają zbawienia, ale sprawa ta jest im zupełnie obojętna. I to można by porównać z taką sytuacją, którą sam kiedyś w życiu widziałem, ale nie przytaczam tamtej, tylko trochę inną, podobną do tamtej. Pewien mężczyzna, wyobraź sobie, że wpadł jak najszybciej na stację kolejową i cały zdyszany zajął miejsce w jednym z wagonów pociągu, który momentalnie, gdy wsiadł, ruszył. I jeden z obserwatorów mógłby powiedzieć: ale pan wspaniale biegł. Tak, odpowiedziałby taki człowiek zadowolony, oddychając ciężko po każdym niemal słowie. Ale zaoszczędziłem dzięki temu 4 godziny, a to znaczy tak wiele, że warto było śpieszyć się. Sobie wyobrażacie? Zaoszczędził 4 godziny. Tyle trudu poniósł dla 4 godzin czasu. A co powiemy, jeśli weźmiemy pod uwagę całą wieczność? A przecież mamy w przyszłości zajmować się wiecznością i teraz już dobrze by było, żebyśmy się nią zajęli. I przyszłość sięgająca przed nami bezkresnych horyzontów to jest coś, co jest najistotniejsze z punktu widzenia planowania. Mówię o przyszłości wiecznej. A przecież mamy przyszłość sięgających wzrokiem ludzi, którzy potrafią z dużą wnikliwością pilnować ich własnych interesów w tym życiu. A jednak wydają się być najzupełniej niewidomi, jeśli chodzi o zagadnienie
leżącej przed nimi wieczności. Pomimo ogromnej miłości Bożej, pomimo tego, że krótkotrwałość ludzkiego życia na tej ziemi jest ogólnie znana, pomimo strasznego sądu, który oczekuje każdego człowieka po jego biologicznej śmierci i grozy znalezienia się w takiej sytuacji, że się nareszcie ocknął po stronie utwierdzonej otchłani, bo tak mówi Pismo Święte, utwierdzona otchłań, która nazywa się też w Biblii piekłem, jeziorem ognistym. Ludzie pędzą ku temu gorzkiemu końcowi zupełnie tak, jak gdyby nie było Boga. Nie byłoby śmierci w ich zachowaniu. Widać, że nie wierzą w istnienie sądu, czy nieba, czy piekła. Jeżeli i ty, drogi przyjacielu, tak żyjesz, to oby Bóg otworzył twoje oczy, abyś był w stanie zauważyć, jak niebezpieczne jest twoje położenie, bo stoisz w pewnym sensie na bardzo śliskim gruncie, który jest tak śliski, że nie jesteś w stanie zapanować nad tym, że ześlizgujesz się do przepaści, wiecznej zguby. Tak, przyjacielu, może i w to nie wierzysz, obyś w to wierzył, ale sprawa twoja jest prawdziwie rozpaczliwa. Jesteś w rozpaczliwym położeniu. Zatem już nie odwlekaj więcej myśli o wieczności. Pamiętaj o tym, że zwlekanie i zostawianie na później, podobnie jak i ten, który cię tym zwlekaniem zwodzi, jest nie tylko złodziejem, ale i mordercą. I to jest bardzo ważny fakt. Morderca. Morderca na wieczność. I można by powiedzieć, że droga zatytułowana później wiedzie do miasta, które się nazywa Nigdy. I dlatego przyjmij tą przestrogę i moją prośbę, abyś już więcej drogą później nie szedł. Oto teraz dzień zbawienia, mówi Pismo Święte. I oto teraz dzień łaski, oto dzisiaj dzień łaski, oto teraz dzień zbawienia. Może nie należysz do tej najbardziej nieszczęśliwej grupy i nie jesteś obojętny, jeśli chodzi o sprawę dobra twojej duszy. I twoim głębokim kłopotem jest to, co wyraża się innym słowem, brak pewności, niepewność. Może ktoś cię przekonał, że zbawienie jest utracalne i z tego wynika twój brak nadziei, brak pewności, kompletne rozdygotanie. I wtedy mógłbyś o sobie powiedzieć, że jesteś pasażerem podróżującym tą tak zwaną drugą klasą. I obojętność, ale też niepewność są dziećmi tego samego rodzica, niewiary. Niewiary, zabobonu, przesądu. Ta pierwsza, czyli obojętność, pochodzi z niewiary odnośnie grzechu i ruiny człowieka. Ta druga, z braku wiary w Boże Królewskie lekarstwo. Lekarstwo dla ciebie, jako człowieka zgubionego. I to jest właśnie ważne, abyś osądził to, że to jest po prostu niewiara w Słowo Boże. I to dzisiejsze nasze rozważanie jest skoncentrowane na to, żeby pomóc tym, którzy pragną być całkowicie i bez żadnych wątpliwości pewni przed Bogiem co do swego zbawienia. I rozumiem głęboki problem duszy takich osób, które mają niepewność, ale też mam pewność, że im bardziej na serio podejdziesz do studium Słowa Bożego, im bardziej na serio ustosunkujesz się do tej sprawy, tym większe będzie twoje pragnienie,
aż wreszcie uzyskasz całkowitą, zupełną pewność, że jesteś naprawdę i na całą wieczność zbawiony, nieutracalnie zbawiony. Wieczne bezpieczeństwo jest udziałem każdego prawdziwego dziecka Bożego. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł, mówi Pan Jezus Chrystus. Jest to zapisane w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, 26 werset. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. I można sobie wyobrazić taką sytuację. Porównam to do takiego młodego człowieka i to jest jedyny syn pewnego miłującego go ojca. I ten jedyny syn jest na morzu. I przychodzą wiadomości, że okręt, na którym się znajdował ten syn, uległ rozbiciu na jakimś odległym wybrzeżu. Niewyobrażalne jest w takim układzie, jak czuje się ojciec. Nie da nikt rady wypowiedzieć bólu serca i rozpaczy tego człowieka. I tak długo, dopóki według całkowicie miarodajnych wiadomości nie upewnił się, że jego syn żyje i cieszy się dobrym zdrowiem, będzie rozdygotany. Ale też można by się posłużyć innym przykładem. Załóżmy, że jesteś daleko od domu. Jest ciemno i zimno, mroźno. A droga całkowicie nie jest tobie znana. I dochodzisz do rozstaji drogi. Pytasz przechodnia, która z tych dróg prowadzi do miasta, do którego pragniesz dojść. A on tobie mówi, że myśli, iż chyba ta droga być może jest właściwa i że ma nadzieję, że gdy się na nią skierujesz, to prawdopodobnie nieźle trafisz. I to miasto być może znajdziesz. No więc takie sformułowanie zawierające takie terminy jak myślenie, nadzieja, może zadowoliłoby kogoś, kto nie potrzebuje pewnej wskazówki. Ale tu przecież potrzebujesz pewnej wskazówki. I to jest bardzo takie mało precyzyjne określenie, które ten człowiek daje. No więc myślenie, nadzieja, być może, wydaje mi się, to są terminy, które nie zadowalają naszej duszy. Potrzebujemy pewności. W przeciwnym razie każdy krok, który robilibyśmy na złej drodze, powiększałby niepokój. Tak samo w tym przykładzie. Potrzebowałeś pewności, która droga prowadzi do właściwego miasta i jeśli nie miałbyś tej pewności, to każdy krok oddalałby twoją pewność. Każdy krok, który byś zrobił, powiększałby twój niepokój. Zatem, czy można się dziwić, że niekiedy ludzie nie mogli ani jeść, ani spać, gdy ważyła się sprawa bezpieczeństwa ich nieśmiertelnej duszy, to można po prostu bardzo ciężko przeżyć. I jest rzeczą nader smutną, gdy stracisz majątności, lecz strata zdrowia gorsza jest niż wszelkich kosztowności. Wszak gdybyś stracił duszę swą, straciłbyś aż tak wiele, że żadne skarby cieszyć cię nie mogłyby już wcale. I w tym miejscu warto, żebyśmy sobie uświadomili coś, czego Duch Święty jasno naucza w Piśmie Świętym. I po pierwsze, Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 17 werset. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 17 werset. Mówią o drodze zbawienia.
Ta, chodząc za Pawłem i nami, wołała, mówiąc, ci ludzie sługami są Boga Najwyższego, którzy nam opowiadają drogę zbawienia. Tak jest nazwane to. Po drugie, pewność zbawienia jest bardzo ważnym punktem. Łukasza 1,77. Łukasza 1, rozdział 77, werset. Abyś dało poznanie zbawienia ludowi jego na odpuszczenie grzechów ich. I kolejną rzeczą jest radość zbawienia. To jest z kolei Psalm 15, werset 14. Psalm 15, werset 14. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Psalm 51, werset 14. Nie tak jak przed chwilą powiedziałem 15 werset, tylko 51. Ufam, że będziemy mogli z całą pewnością stwierdzić, że chociaż te trzy rzeczy, droga zbawienia, pewność zbawienia, radość zbawienia, są ze sobą ściśle związane, to każda z nich posiada oddzielną podstawę, oddzielny fundament, tak, że jest to rzeczą zupełnie możliwą, że jakaś osoba, jakaś dusza zna drogę zbawienia, a nie ma całkowitej pewności, że jest zbawiona. Albo też może wiedzieć, że jest zbawiona, a jednak nie mieć w sercu tej radości, która w sposób naturalny powinna towarzyszyć takiej świadomości. Więc jeżeli tak, to tutaj pierwszym punktem by było zastanowienie się nad tym, czym jest droga zbawienia. I nam może tutaj pomóc zerknięcie do drugiej księgi Mojżeszowej, 13:13. Łatwo zapamiętać. Druga Mojżeszowa, 13 rozdział, 13 werset. Druga Mojżeszowa, 13:13. A każde pierworodne ośle wykupisz jagnięciem. Jeśli zaś nie wykupisz, złamiesz mu kark. Każdego pierworodnego z synów twoich wykupisz. Czyli wyraźnie jest powiedziane, że każde pierworodne ośle ma być odkupione barankiem. A jeśli by nie zostało odkupione barankiem, to wtedy ma mieć złamaną szyję. I że każde pierworodne człowieka między synami ludzkimi z Izraela należy odkupić. Wyobraź sobie tą sytuację. Proszę przenieść się myślą wraz ze mną do takiej właśnie sceny, około 3000 lat do tyłu. Mamy tam dwóch ludzi. Jeden to kapłan Boży, a drugi biedny Izraelita. I obaj zajmują się bardzo poważną rozmową. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy niedaleko nich i widzimy, jak rozmawiają. Widać, że bardzo poważna jest rozmowa na jakiś ważny temat. I przedmiotem ich rozmowy jest małe oślątko, które drżąc stoi obok. Jeden z nich mówi, przyszedłem się dowiedzieć, czy w tym przypadku nie można by zrobić choć raz tylko wyjątku. Mówi Izraelita. To wątłe stworzenie jest pierworodnym mojego osła. A chociaż ja doskonale wiem, co mówi prawo Boże w tej sprawie, mam nadzieję, że okażecie mi łaskę i oszczędzicie życie tego oślęcia. Ja jestem biednym i jestem
jednym z bardzo biednych Izraelu i z ledwością mogę znieść stratę tego bydlątka. I na to kapłan odpowiada: prawo Boże nie ulega żadnej zmianie, każde pierworodne ośle odkupisz barankiem, a jeśli byś nie odkupił, wtedy złamiesz mu szyję. Gdzież jest baranek? Ach, panie, ja żadnego baranka nie posiadam. Wobec tego idź, kup go i powróć, w przeciwnym bowiem razie szyja oślęcia na pewno zostanie złamana. Musi umrzeć baranek albo ośle. I wszystkie nadzieje moje stracone, zawołał, jestem zbyt ubogim, abym mógł kupić baranka. W wyniku tej rozmowy przyłącza się do nich jakaś trzecia osoba, a słysząc o smutnym losie ubogiego człowieka, zwraca się do niego z tymi uprzejmymi słowami: nie płacz, nie smuć się, ja mogę ci dopomóc. Mamy w naszym domu baranka wychowanego przy nas, który jest bez skazy i zmarszczki. Nigdy nie oddaliło się ono od domu, nic dziwnego więc, że wszyscy domownicy bardzo je lubią. Przyprowadzę tego baranka i natychmiast śpieszy ku swojemu domowi, a za chwilę widzimy go, jak przyprowadza delikatne, piękne, małe stworzenie i chwilę później baranek i oślątko stoją obok siebie, a potem baranek zostaje związany, położony na ołtarzu, jego krew wylana i ofiarę trawi ogień. W wyniku tego sprawiedliwy kapłan zwraca się do ubogiego męża z tymi słowy: możesz bezpiecznie zabrać do domu swoje ośle. Teraz szyja jego już nie będzie złamana, bo baranek umarł za ośle, a więc ośle w sprawiedliwy sposób zostało uwolnione. Stało się to w wyniku tego, że baranek poniósł za niego śmierć. I tutaj z tej historii warto, żebyś wyciągnął dla siebie wnioski. W obrazie tym widać wyraźnie sytuację grzesznika i widać, jak doskonałe jest dokonane zbawienie. Boże wymaganie w stosunku do twojego grzechu to, w cudzysłowie, złamać mu szyję. To znaczy, wykonaj sprawiedliwy sąd nad twoją głową, bo jesteś winowajcą. Jedynym wyjściem byłaby śmierć. Twoja śmierć albo śmierć jakiegoś przez Boga przyjętego zastępcy. Ty sam nie mógłbyś sam znaleźć niczego, co mogłoby zadość uczynić takiemu wymaganiu, ale w osobie Jego umiłowanego Syna Bóg sam darował za ciebie tego baranka. O Panu Jezusie było powiedziane: oto baranek Boży. Tak powiedział Jan swoim uczniom, Jan Chrzciciel, gdy wzrok Jana Chrzciciela padł na tego błogosławionego bez skazy i powiedział o Panu Jezusie: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 29 werset. Ze słów Pisma Świętego wiemy, że aż na Golgotę poszedł Chrystus jako nasz baranek na zabicie. Jako baranek na zabicie był wiedziony. I tam raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga. O czym czytamy w 1 liście Piotra, 3 rozdział, 18 werset. On wydany jest dla grzechów naszych, a wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia, jak mówi list do Rzymian, 4 rozdział, 25 werset. W wyniku tego Bóg ani trochę od swojej sprawiedliwości nie odstępuje, nieugięte stoją nadal Jego święte żądania przeciwko grzechowi. Gdy usprawiedliwia, to znaczy uwalnia od każdego zarzutu winy niepobożnego grzesznika, który wierzy w Jezusa, bo o tym czytamy w Rzymian 3 rozdział 26 werset, Rzymian 3:26.
dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, na to, aby był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary w Jezusa. Jednoznacznie tutaj widzimy, że Bóg doskonale ten plan wykona. Błogosławiony niech będzie zatem Bóg za takiego Zbawiciela i za takie zbawienie. Więc kluczowa jest rzecz, czy Ty wierzysz w Syna Bożego? Czy Ty wierzysz w Syna Bożego? Kto ma Syna, ma życie wieczne. Być może powiesz, jako osądzony grzesznik znalazłem w Panu Jezusie tego, któremu mogę bezpiecznie zaufać i wierzę w Niego. Czyli na to pytanie, czy Ty wierzysz w Syna Bożego, odpowiadasz pozytywnie. To jeśli tak, to mogę Ci powiedzieć, że z punktu widzenia Bożego przypisana zostaje Ci w takim razie pełna wartość Jego ofiary i śmierci, zupełnie tak, jak gdybyś Ty sam tego wszystkiego dokonał. I to jest cudowna droga zbawienia. Czyż nie jest ona wielka i wspaniała? Jest Bogu podobna i godna jest samego Boga. I zatość uczynienie własnemu swemu sercu i miłość i chwała w wykonaniu Boga dla Jego umiłowanego Syna to jest jedna część, a druga zbawienie grzesznika. Wszystko to cudownie jest związane w jedną całość. Co za łaska i co za chwała. Cześć niech będzie Bogu i Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który to sprawił, że Jego umiłowany Syn wykonał całe to dzieło. Otrzymał całą chwałę. I w wyniku tego Ty i ja, biedne, pełne winy stworzenia, przez wiarę w Niego, to znaczy w Pana Jezusa, nie tylko otrzymujemy wszystkie te błogosławieństwa już tutaj, teraz, ale mamy się radować promiennym towarzystwem tego błogosławionego na wieki wieków, bo zawsze będziemy z Panem Jezusem. Więc tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tej podstawie. Doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa. I może z głębi serca powstać w niejednym sercu pytanie. Jak to jest, że chociaż ja istotnie ufam sobie, nie ufam. Ufam Bogu. Czyli istotnie ufam tylko Bogu, a nie ufam sobie i własnym uczynkom. I całkowicie polegam na Chrystusie i na Jego doskonałym dziele na krzyżu Golgoty. A mimo to nie posiadam całkowitej pewności zbawienia. Skąd to się bierze? I nie mam pewności zbawienia. Myślę, że zbawienie da się utracić. Jeśli moje uczucia jednego dnia poświadczają mi, że jestem zbawiony, nieutracalnie zbawiony, to następnego dnia niemal zupełnie wszystko się zmienia i unicestwione jest wszystko przez te uczucia. Unicestwiona jest wszelka nadzieja. I zdaje się, że jestem podobny do okrętu, który miota się przez burzę bez jakiejkolwiek kotwicy. I to jest dosyć błędne podejście. Czy kiedykolwiek już słyszałeś, aby jakiś kapitan, na przykład okrętu, starał się zakotwiczyć swój statek wewnątrz? Nie, nigdy tego nie robił. Zawsze kotwicę zarzuca się na zewnątrz okrętu. Możliwe, że jest to całkowicie jasne dla Ciebie, że tylko śmierć Chrystusa może Ci dać bezpieczeństwo. Ale być może równocześnie myślisz, że pewność tego daje Ci to, co czujesz. Raz jeszcze muszę na to zwrócić uwagę i proszę Cię, otwórz swoją Biblię, albowiem chciałbym, abyś ujrzał ze Słowa Bożego, jak Bóg daje człowiekowi pewność zbawienia. Jednak zanim zwrócimy się do tego miejsca ze Słowa Bożego, o który
chciałbym trochę powiedzieć. Bardzo starannie będę chciał, żebyś go przeczytał, bo mówi on o tym, jak wierzący może wiedzieć z całą pewnością, że ma życie wieczne. Zatem najpierw zrobię coś, czego nie lubię. Przytoczę ten fragment zniekształconej postaci, nie tak jak jest w Biblii, tylko tak jak niektórzy go odczytują. I teraz go cytuję. Te szczęśliwe uczucia, teraz go nie cytuję, tylko parafrazuję fałszywie, błędnie. Dlatego ostrzegam przed tym teraz cytatem. Te szczęśliwe uczucia dałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, że macie życie wieczne. I teraz zerknij do Biblii i zobacz, jak naprawdę wygląda ten tekst. I gdy będziesz porównywał to, co przed chwilą powiedziałem fałszywie, z prawdziwym Słowem Bożym, błogosławionym i niezmiennym, to myślę, że byłoby dobrze, abyśmy obaj się modlili o to, aby sam Bóg umożliwił ci, byś mógł powiedzieć wraz z Dawidem: wymysły mam w nienawiści, a prawo Twoje miłuję, jak mówi Psalm 119, werset 113. Natomiast ten zniekształcony sposób przytoczony werset, te szczęśliwe uczucia dałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, że macie życie wieczne, to jest 13 werset 5 rozdziału 1 listu Jana. I właściwe brzmienie tego wersetu jest następujące. Te rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Zatem w jaki sposób pierworodni synowie tysięcy Izraelitów wiedzieli z całą pewnością, że w noc przejścia pańskiego i sądu nad Egiptem byli całkowicie bezpieczni, o czym czytamy w 2 Mojżeszowej 12 rozdział? Wyobraźmy sobie, że odwiedziliśmy takiego człowieka, że złożyliśmy wizytę u takiego człowieka, który tam mieszka w Egipcie, i u innego człowieka, który też mieszka w Egipcie. I jeśli złożyliśmy im wizytę w ich domach, to gdy posłuchaliśmy, co oni mają do powiedzenia, zauważamy, że w pierwszym domu, do którego weszliśmy, zastajemy wszystkich drżących ze strachu i rozpaczy. I ciśnie się na usta pytanie, co jest przyczyną tej bladości i drżenia. Pierworodny syn informuje nas, że poprzez kraj przechodzi anioł śmierci i że on nie jest całkiem pewny, jak będzie się przedstawiała jego sprawa w tym poważnym momencie. Gdy ów anioł niszczyciel przejdzie obok naszego domu, powiada on, a przeminie noc sądu, wówczas będę wiedział, że jestem bezpieczny. I aż do tej chwili nie widzę, jakbym mógł być całkowicie pewny, że nic mi nie grozi. Z kolei obok nich są ich sąsiedzi, którzy mówią, że oni są pewni zbawienia, ale ten człowiek mówi, że myślą, że jest to zbyt wielka pewność siebie. Wszystko, co widzi taki człowiek, że może uczynić, to spędzać tę długą noc w nadziei, że wszystko będzie dobrze. Można by wtedy spytać, ale czy Bóg Izraela nie dał swemu ludowi sposobu do uzyskania bezpieczeństwa? Ten człowiek może nawet by odpowiedział, oczywiście. I my uczyniliśmy wszystko, co należało uczynić, aby uniknąć tego sądu. Krew jednorocznego baranka bez zmarszczki, skazy i wiązka hyzopu została użyta według polecenia do pomazania
górnej belki. Bo to było polecenie, które brzmiało, żeby właśnie ta krew była widoczna, gdy ujrzę krew, minę was. I gdy zostały pomazana górna belka i boki, i dolna, i boki naszych odrzwi, to zostało spełnione to polecenie Boże. Ale w tym domu wciąż jeszcze ludzie nie są całkowicie pewni, że nic im nie grozi. I wyobraźmy sobie, że przejdziemy do tego domu obok. Opuścimy tych biednych, pełnych wątpliwości i niepokoju i przejdziemy do ich sąsiadów, o których oni się wypowiadali, że znają. I jakiś ogromny kontrast zauważamy na pierwszy rzut oka. Na każdej twarzy widać pokój. Oto stoją z przepasanymi biodrami, z kijami w ręku, spożywając pieczonego baranka. Cóż może znaczyć pokój w taką noc? Ach, wszyscy oni mówią. My tylko czekamy, aby z ust Pana padł rozkaz wymarszu. A wtedy po raz ostatni powiemy żegnam naszym brutalnym dozorcom, ich biczowi i całej wstrętnej niewoli egipskiej. Ale chwileczkę. Czyż zapomnieliście, że jest to noc sądu nad Egiptem? Można by ich spytać. Oni wtedy mogliby odpowiedzieć. My dobrze o tym wiemy, ale nasz pierworodny syn jest bezpieczny. Krew została wylana i według życzenia naszego Boga pokropiono nasze odrzwia. Tak samo przecież uczyniono obok, się ciśnie pytanie na usta. Ale oni wszyscy są bardzo nieszczęśliwi, gdyż zupełnie nie mają pewności, że im nie grozi niebezpieczeństwo. No i wtedy usłyszelibyśmy, ach, na to odpowiedź jest jedna. My mamy więcej niż pokropiona krew. My mamy nieomylne słowo Boże i w związku z jej wylaniem Bóg powiedział, gdy ujrzę krew, ominę was. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Bóg jest zadowolony. Skoro krew jest na zewnątrz, a my jesteśmy bezpieczni tutaj, wewnątrz, polegając na Słowie Bożym. Pokropiona krew czyni nas bezpiecznymi i powiedziane słowo czyni nas pewnymi. Czy cokolwiek mogłoby uczynić nas bardziej bezpiecznymi niż pokropienie krwią, albo bardziej pewnymi niż jego wypowiedziane słowo? Niemożliwe. Nic bardziej. I skoro tak, to ciśnie się pytanie na usta. Być może jest to pytanie również do ciebie. Jak myślisz, który z tych dwóch domów był bezpieczniejszy? Czy powiesz, że ten drugi, gdzie wszyscy byli tak pełni pokoju? Jeśli tak, to się mylisz. Oba domy są jednakowo bezpieczne. Ich bezpieczeństwo polega na tym, co Bóg mówił o krwi znajdującej się na zewnątrz. Powiedział, gdy ujrzę krew, minę was. A nie jest oparte na stanie ich uczuć. Nie na tym, co działo się wewnątrz ich serc. Jeżeli pragniesz być pewnym swego własnego bezpieczeństwa, nigdy nie słuchaj niestałego świadectwa twoich własnych uczuć, ale polegaj tylko na niewzruszalnym świadectwie Słowa Bożego. Tutaj warto przeczytać Ewangelię Jana 6,47. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Czyli pozwól, że zadam ci proste pytanie i dam ci prosty przykład z codziennego życia.
Pewien gospodarz, nie mając dostatecznej ilości trawy dla jego bydła, złożył prośbę o uzyskanie pięknego kawałka pastwiska, o którym słyszał, że było do wynajęcia, a które znajdowało się w pobliżu jego domu. Przez dłuższy czas nie otrzymywał odpowiedzi od jego właściciela. Pewnego dnia jednak jego sąsiad przyszedł go odwiedzić i mówi: „Jestem całkowicie pewny, że dostaniesz to pole. Czy nie przypominasz sobie, jak w ostatnie święta właściciel posłał ci specjalny prezent w postaci kilku sztuk zwierzyny, jak uprzejmie skinął ci głową, gdy przejeżdżał w jego pojeździe?” No i podobnymi słowami sprawił, że nasz gospodarz był w najlepszych myśli odnośnie tej sprawy. Następnego dnia inny sąsiad go spotkał i w czasie rozmowy powiedział: „Obawiam się, że nie ma absolutnie nadziei, abyś dostał to pastwisko. Pan X również złożył wniosek o nie, a chyba zdajesz sobie sprawę z tego, jak wielką sympatią cieszy się on u właściciela. Tak więc nadzieje tego biedaka zostały zgoła rozbite i prysnęły jak bańka mydlana. Wtedy możemy zauważyć, że jednego dnia był pełen nadziei, a drugiego dnia pełen rozpaczliwych wątpliwości. Ale niebawem przychodzi listonosz, a serce gospodarza puka prędko, gdy otwiera kopertę listu. Już z pisma na kopercie poznaje, że jest to list od właściciela tego pola. Wyraz jego twarzy, od bardzo niespokojnego w trakcie czytania tego listu, zmienia się na pełen radości i nieukrytego zadowolenia. Teraz sprawa jest już załatwiona, woła do swojej żony. Już nie ma więcej wątpliwości ani obaw. Mam nadzieję i może już są sprawą przeszłości. Właściciel tego pola pisze, że pole jest moim tak długo, jak długo je potrzebuję. I to na bardzo dogodnych warunkach. To mi wystarczy. Teraz już nie dbam o niczyją opinię. Słowo Boże decyduje zatem o wszystkim. Jeśli porównamy ten przykład z naszą sytuacją, to pismo od właściciela jest odpowiednikiem Pisma Świętego. Skoro Pismo Święte coś mówi, to jest tak i amen. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, możesz do mnie napisać na SMS 739089088 albo na e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Zatem dziękuję za uwagę. Z Bogiem.